bardzo proszę w imieniu grupy rady pan radny Pilarskiej. Pani radna. Szanowny panie przewodniczący, pan prezydent, szanowni państwo. Proszę o odprowadzenie i rozpatrzenie jako sprawy nagłej w brzmieniu obok projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa, druk 1120. Jeden druk 1120. Zmiana w składzie Komisji Innowacji. Druk został, wniosek został złożony, jest to wniosek formalny, głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Nie widzę, głosujemy. Kto z państwa radnych jest za wprowadzenie tego punktu do porządku obrad? Proszę naciśnięcie stosownego guzika, podniesienie stosownej ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. I będę od razu proszę o 36 osób za, brak przeciwnych, jedna osoba wstrzymała się, jeden dziada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. I bardzo proszę panią radną Tatarę z reprobatem. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Wnioskujemy o powołanie do sprawy komisji powiatu radnego Mirosława Pilarskiego, znane jako twórcze, innowacyjne, zawałą energią i chęcią do pracy, w związku z tym myślę, że zostając z rada, tutaj z mandatu radnego, rekomenduję go do prac w komisji. Bardzo proszę państwa o pracę. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam, ale proszę, jeżeli coś, to z trybuny, panie radny. Stwierdzam odbycie pierwszego czytania. Ustalam ten Ustalam termin wprowadzenia poprawek dziś na godzinę 15.30. Ostateczny termin zgłaszania poprawek 15.45 i będziemy